Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam was w kolejnym odcinku z Hypixel Skyblocka na Ironmanie, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się nowością, która pojawiła się ostatnio na Skyblocku, a mianowicie bingo, czyli takim powiedzmy eventem, oraz ogarniemy sobie w końcu trzecie piętro dungeonów. Wiem, że czekacie na odcinki z dungeonów, także mam nadzieję, że spodoba wam się to, co dzisiaj będziemy robili. Zapraszam was już tutaj do oglądania. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby rozpoczęcie od bingo, z racji tego, że jest to swego rodzaju event, który odbywa się tylko i wyłącznie raz w miesiącu. I teraz tak, jak to działa? W każdym miesiącu przez pierwsze 7 jego dni działa coś takiego jak bingo, czyli w tym momencie jest grudzień, pierwsze 7 dni grudnia, więc odbywa się właśnie bingo. I teraz kiedy sobie zajrzymy, to zobaczycie, o co tutaj chodzi. Bingo działa w taki sposób, że utworzycie sobie do bingo zupełnie nowy tymczasowy profil, który będzie aktywny tylko przez te 7 pierwszych dni. Potem ten profil będzie usunięty, czyli w tym momencie jest to profil tylko i wyłącznie do wykonywania konkretnych zadań. Ten profil działa w taki sposób, że nie możecie korzystać z Auction House'a, bazaru, trade'ów i Gem Shop'a, czyli praktycznie tak jak Iron Man, tylko nie możecie kupować sobie gemsów tutaj. No i ten profil będziecie tworzyli sobie raz w miesiącu, oczywiście jeżeli będziecie chcieli, na te 7 dni. No i tutaj macie coś takiego jak bingo kart i tu są właśnie te zadania, które musicie wykonywać. Także mamy tutaj różne zadania, które możecie wykonać. Macie karteczki, czyli zadania te takie, które macie wykonać samemu. No i widzicie, że jest tego tutaj trochę. Każdy z nich daje wam punkty bingo. Dodatkowo mamy tutaj community challenge, czyli tak naprawdę coś, co mamy wykonać jako całe community. No i widzicie, że jest tego tutaj trochę, no i macie również za to punkty bingo. Im więcej dacie swojego wysiłku do tego community goala, tym więcej dostaniecie tych punktów. Dodatkowo jest jeszcze coś takiego jak kolumny, diagonale i rzędy. Także tutaj, jeżeli ukończycie wszystkie rzeczy w danym rządku, w kolumnie czy w ukosie, no to zobaczycie, że również za to są punkty bingo. Kiedy zdobędziecie już punkty bingo, to są one przypisywane do waszego konta, no i możecie je wydać w bingo shopie. Jeżeli sobie zajrzymy do bingo shopa, to możecie zobaczyć, że jest tu trochę różnych rzeczy. Przede wszystkim są to niestety kosmetiksy, natomiast są również dwa przedmioty, które są talizmanami. Także widzicie, że mamy tutaj za 100 punktów bingo i za 150 punktów bingo, bingo talizman i ringa. Możecie zobaczyć, że one są co-op soulbound, czyli nie możecie ich tak naprawdę nikomu sprzedać. Możecie jedynie sami z tego korzystać, no i ewentualnie osoby w waszym koopie. Dodatkowo macie tutaj konieczność posiadania bingo ranka i bingo rank to jest coś powiedzmy takiego jak poziom bingo. Także jeżeli sobie tutaj zajrzymy, no to możecie zobaczyć, że możecie ulepszyć sobie poziom bingo za bingo pointy i tutaj w ten sposób uzyskać sobie możliwość zakupienia dodatkowych rzeczy. Dodatkowo dostaliśmy informację, że ma się pojawić w przyszłości więcej rzeczy, które będzie można kupić tutaj w bingo shopie, także może pojawi się jeszcze coś przydatnego. Żeby wam jeszcze pokazać, jak to wszystko działa, to założymy sobie na szybko taki profil. No i jak widzicie, założyłem sobie profil bingo i teraz widzicie, że naszym zadaniem jest właśnie wypełnianie tego bingo karda. No i potem po tym evencie nasz profil zostanie usunięty. Także jeżeli sobie teraz zajrzymy, to widzicie, że mamy coś takiego jak bingo card i możecie zobaczyć, że mamy tutaj te wszystkie rzeczy. Natomiast możecie zobaczyć, że mamy tutaj jeszcze jedną opcję, item transfer. I teraz tak, działa to w taki sposób, że możecie sobie przenieść przedmioty z tego profilu bingo. 5 dowolnych przedmiotów, jakie zdobędziecie, możecie przenieść na dowolny profil. Nawet na Ironmana, czyli w tym momencie jakbym poszedł sobie na huba, powiedzmy. O, i zobaczcie, że mamy tutaj właśnie Rogue Sworda sobie odbierzemy. Tak po prostu, żeby było coś. I jeżeli sobie klikniemy bingo karda i zobaczymy sobie tutaj item transfer, to możecie zobaczyć, że jestem w stanie sobie wybrać właśnie tego Ironmana. Możemy sobie kliknąć Rogue Sworda
i po kliknięciu go, jak widzicie, możemy sobie przenieść ten przedmiot na profil. Więc nieważne jaki profil sobie wybierzecie, może być to również Iron Man, no ale możecie przenieść tylko i wyłącznie 5 przedmiotów, także musicie wybrać uważnie, co jest dla was najbardziej wartościowe, no i dopiero wtedy możecie to przenieść. Także kliknijmy sobie przeniesienie. No i zobaczmy, jak to wygląda ze strony naszego głównego profilu. Także jesteśmy już tutaj na Iron Manie i mamy jedną dostawę, jedno delivery. I kiedy sobie klikniemy w deliveries, to możecie zobaczyć, że mamy Island Deliveries, Rogue Sword i możemy sobie to odebrać. Także w ten sposób możecie sobie przenieść kilka przedmiotów z bingo. Także jeżeli trafi wam się jakiś naprawdę dobry przedmiot, to możecie go sobie przenieść tutaj na wasz główny profil, co jest dość spoko, więc jeżeli ktoś z was chciałby to zrobić, to jest taka opcja. No i dzięki temu bingo też ma trochę więcej sensu. Pokazałem wam już, jak mniej więcej działa bingo. Ja akurat nie zamierzam się tym póki co przynajmniej zajmować, bo powiem szczerze, że ilość pracy, jaka jest tam potrzebna w porównaniu do nagród, no to nie jest najbardziej opłacalne, dopiero kiedy już naprawdę nie macie co robić. Także ja jeszcze mam tutaj sporo rzeczy do zrobienia na Skyblocku, więc zajmiemy się nimi w pierwszej kolejności. I zanim jeszcze przejdziemy do dungeonów, chciałbym wam pokazać, jak ulepszam miniony, bo mam tutaj trochę przedmiotów na ulepszenie ich, także już wam to pokazuję. Także ulepszamy najpierw żelaznego miniona na tier 11. Także widzicie, że mamy już prawie 27 minion slot, więc możemy jeszcze ulepszyć złotego miniona. I proszę bardzo, mamy 27 minion slot i dodatkowo mamy już kolejnego miniona na tierze 11. Dalej mamy jeszcze Cole miniona, także jego też ulepszmy na tier 11. Poza tym możemy jeszcze ulepszyć Lapis miniona na tier 11, także zróbmy to. Kolejny minion do ulepszenia to jest Glowstone minion, również na tier 11. No i mam jeszcze do ulepszenia Emerald miniona na tier również 11, także jest to naprawdę sporo upgrade'ów. No i na koniec ulepszmy sobie jeszcze Quartz miniona na tier 11, także tych upgrade'ów jest tutaj, jak możecie zobaczyć, całkiem sporo. Ulepszyliśmy w sumie 7 minionów i zdobyliśmy 14 unikalnych craftów. To znaczy, że brakuje nam jeszcze 40 craftów do 28 minion slota, no ale 27 na Iron Manie to i tak jest myślę sporo, chociaż może zadedykujemy kiedyś odcinek typowo pod ulepszanie minionów, bo jest jeszcze ich trochę nieulepszonych, nawet Diamond Minion, który jest tylko na tierze drugim. Przyznam szczerze, że przygotowywałem się już do dungeonów, ale zobaczyłem, że otworzyły się wybory. Jest to ważna sprawa, bo możecie zobaczyć, że możemy zagłosować na Derpiego, także w końcu pojawia się Derpi. Ja bardzo liczyłem na Derpiego i uwierzcie mi, no nie mogę się doczekać i też nie powinniście tutaj się móc doczekać na Derpiego, bo szykuje się naprawdę fajny odcinek, także głosujemy na niego i zobaczycie, ile rzeczy uda się ogarnąć podczas Derpiego, także czekamy. No i jesteśmy już tutaj na trzecim piętrze, także myślę, że możemy zacząć tego dungeona. Udało mi się zdobyć trochę nowego gearu, także go również wam zaprezentuję. Ale tak, lecimy w takim razie. Zobaczmy, co się uda tutaj zdobyć. Możecie zobaczyć, że na F3 mamy tutaj takie mobki jak Zombie Soldiery i to jest zupełnie nowy rodzaj mobka, którego wcześniej nie było. Ale tak, Zombie Soldiery mają naprawdę fajny drop. Po dropie mam coś takiego jak Zombie Soldier Armor. I ten Zombie Soldier Armor jest naprawdę dość dobrym armorkiem, także po skończeniu tego runa pokażę wam, jak on działa. I też możecie zobaczyć, że ja go sam tutaj noszę. Na F3 jest również nowy rodzaj pokoju, jest to Trap Room. Trap Room ma dwa różne rodzaje i działa w taki sposób, że nie możecie tutaj używać żadnych umiejętności typu jakieś właśnie strzelanie czaszkami, Aspect of the End, nie możecie tego używać. I żeby go skończyć, trzeba znaleźć tutaj skrzynki, także jest on trochę skomplikowany na początek. Tutaj jestem w jednym, w akurat tym trudniejszym, także możecie zobaczyć, jak ja go robię. I wiem, że wiele osób trochę tego nie ogarnia, także już wam to pokazuję. No i mamy tutaj górę. Musimy sobie tutaj pójść. Wcześniej musieliśmy kliknąć dźwignię i ona otwierała właśnie tam jedną część. Tutaj musimy sobie otworzyć
I tutaj mamy strzały. Te strzały to jest duży kłopot dla wielu osób. Ja polecam wam w nie wbiegać, kiedy one jeszcze strzelają, bo wtedy tak naprawdę jest najlepiej. I teraz tak, tutaj mamy specjalną dźwignię. Musimy ją kliknąć, żeby odkryć ostatnią nagrodę. Także jest to odrobinę skomplikowane na początku. Możecie nie ogarnąć, jak to działa. Tutaj musimy skoczyć. I mamy kolejną nagrodę. I kiedy jeszcze podejdziemy sobie tutaj trochę dalej, to właśnie dzięki temu, że otworzyliśmy przed chwilą kolejną dźwignię, to mamy to miejsce otwarte i ostatnią skrzynkę. Także tak wygląda trap room. Musimy sobie poradzić tutaj z minibossami. W minibossach w Watcherze mamy również Bonzo, także... O, to jest pierwszy taki kłopot, który możecie napotkać na F3 z tych takich większych rzeczy, bo... No przyznam szczerze, że może wam to sprawić pewien kłopot. Natomiast widzicie, daję sobie jakoś radę, chociaż ja mam tutaj dość dobre statystyki mimo wszystko, a widzicie, że i tak zbliżam się tutaj niebezpiecznie blisko śmierci. No i dobra, idziemy na bossa, zobaczymy co uda się tam zrobić. Boss na F3 jest dość trudny przeciwko jednej osobie, także zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz tak, mamy tutaj profesora, on ma 4 swoje gardiany. Żeby pokonać tego bossa, musimy pokonać te 4 gardiany w tym samym momencie, także dlatego jednej osobie trudno jest z tym walczyć. No i mamy tutaj 4 różne gardiany, każdy z nich robi coś innego. Jeśli chodzi o laser gardiana, to on jest o tyle kłopotliwy, że on ma swojego beama, który po prostu nas atakuje. Mamy healthy gardiana, który po prostu leczy wszystkie inne, także jest pod tym względem dość tragiczny. Mamy jeszcze Chaos i Reinforced, które po prostu nas dość mocno atakują, natomiast z nimi da się sobie jeszcze jakoś tam w miarę poradzić. Za każdym razem, kiedy je pokonamy, mają one natomiast mniej HP, także to jest nasza tutaj nadzieja w pojedynkę przeciwko tym Guardianom. No właśnie, i widzicie, że tutaj Healthy Guardian przygotowuje coś takiego jak Mega Heal. I w tym momencie on mógłby wyleczyć wszystkie Guardiany, także na szczęście, jeżeli go zaatakujemy, to ten giga heal się nie powiedzie, ale gdybyśmy tego nie ogarnęli, to byłby to spory kłopot. No i został nam tylko Reinforced Guardian, także jest szansa, że dojdziemy. Jest druga faza! Także w tym momencie zniszczyliśmy osłonę profesora i w tym momencie rozpoczynamy z nim faktyczną walkę. Ta walka może być nieco kłopotliwa, natomiast liczę na to, że się tutaj w miarę powiedzie. On bije niestety dość sporo, jeżeli nie ogarniamy z nim walki zbyt dobrze, więc to jest główny problem, bo profesor niby nie jest zbyt mocny, ale bije całkiem sporo. Dzięki temu, że doszliśmy do 750 tysięcy HP, to profesor zaczął trzecią fazę i stał się Guardianem, także to jest faza, która jest nieco kłopotliwa, bo no niestety otrzymujemy dość sporo damage'a. On niestety spełnuje tutaj dość sporo swojej pomocy i stopniowo zalewa arenę wodą. Także to jest duży kłopot. I widzicie, jest mega heal. Jeżeli nie będziemy atakować tego profesora podczas tego giga heala, to on może wyleczyć się maksymalnie. Także widzicie, zacząłem go atakować i on się nie wyleczył. I w tym momencie pokonaliśmy go. Także udało się to. Było całkiem blisko w pojedynkę, bo w pojedynkę ten boss nie jest zbyt prosty. Lepiej go atakować w kilka osób. Natomiast został pokonany, no i zdobyliśmy escape pojedynkę na F3. No myślę, że jest całkiem spoko wynikiem. Może nie jest to jakieś super piętro i w ogóle jeśli chodzi o nagrody, ale zaraz wam jeszcze powiem o tych nagrodach, które możecie tutaj zdobyć. Także mogliście zobaczyć, co tutaj się dzieje na F3. Pokazałem wam tylko takie podstawowe rzeczy, bo są jeszcze takie rzeczy jak skeletory, czyli te mobki, które zadają wam dużo obrażeń i się tworzą ze szkieletów. Są jeszcze Shadow Assassiny, czyli nowe minibossy, które biją bardzo dużo i trzeba przed nimi dość bardzo uciekać, jeżeli nie macie dużej przeżywalności. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale myślę, że taki pokaz F3 jest dla was w miarę przydatny i w miarę tłumaczy, co tam się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o nagrody z F3, to udało mi się zdobyć nowego Dreadlord Sworda na F3, który ma największego stat boosta, czyli jest po prostu epicki i go ulepszyłem. Możecie sobie zobaczyć porównanie. Jest to całkiem spoko, bo zawsze 60 inteligencji więcej, ja jakieś tam drobiazgi również, większe obrażenia, większy strength, takie tam, wiecie.
Oprócz tego udało mi się zdobyć Zombie Soldier Armor, w tym leggingsy są na maksymalnym stat buście, dzięki czemu są legendarne. Możecie zobaczyć, że jest to armor, który jest całkiem spoko, jeśli chodzi o przeżywalność. Możecie zobaczyć Helpa Defensa, ale też chodzi o to, że jest dość, ma dość wysokie rarity po prostu i dzięki temu można sobie nałożyć na niego sporą ilość inteligencji. Także to jest ogólnie taki prosty armorek, którym możecie sobie w miarę tanio zdobyć i ma dość spoko statystyki, ale na F3 możecie zdobyć jeszcze coś takiego jak Adaptive Armor i Adaptive Armor ma tutaj również kilka części. Je możecie zdobyć ze skrzynek na końcu dungeona i to jest tak naprawdę jedyny wartościowy loot, jaki tam macie. Możecie zobaczyć, że wszystkie tutaj części mają full set bonus 1. I teraz tak, jak działa ten full set bonus? Full set bonus działa w taki sposób, że za każde 5 kolejnych poziomów katakumb, które posiadacie, no to każda z części armorka dostaje trochę więcej statystyk, także to jest ciekawa sprawa. I jeszcze każda część daje wam coś takiego, że jeżeli gracie daną klasą, no to tutaj dostajecie dodatkowe statystyki. Problem z Adaptive Armorem jest taki, że ma on trochę słabą przeżywalność i to jest jedyny kłopot, natomiast wiem, że część osób go używa i jest nawet zadowolona, także musicie sobie zobaczyć, czy waszym zdaniem się opłaca. Niektóre części mogą być troszeczkę drogie i to jest jedyny kłopot, ale tak, to jest loot, jaki możecie zdobyć na F3. Ale to już było na tyle w dzisiejszym odcinku z Hypixel Skyblocka na Ironmanie. Myślę, że pokazałem wam w miarę, może nie jakoś super szczegółowo, ale mam nadzieję, że już rozumiecie, jak wygląda przynajmniej walka z bossem i co tam nowego się w miarę pojawia. W kolejnym odcinku może zajmiemy się derpim, o ile się uda wyrobić mi z tym na czas. Poza tym szykują się powoli kolejne odcinki z dungeonów, z F4 i z F5 i te odcinki będą na pewno bardzo ciekawe, bo jeśli śledziliście streamki, to na F4 i na F5 działo się bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo, także mam nadzieję, że padniecie jeszcze gdzieś tam na kolejne odcinki, ale tymczasem ja się z wami żegnam. Jeżeli zostawiliście jakąś łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję, to wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, miłego dzionka i cześć, cześć.